No, poszło naprawdę. Ładna piechurka. Jeszcze widać. Zbliża się do chłopskiego lasu. No, już za dwa razy też ją mijałem. No, chwali się taki styl bycia spacerki, tylko Nordic Walking. Z kikami chodziła. Ale wracając właśnie, bo w tym miejscu, jak teraz idę, na pierwszym spacerze właśnie tutaj mijałem idącego też w tym samym kierunku pana Krzysztofa Brzezińskiego. Potem właśnie myślę sobie, jak zobaczyłem go w telewizji, tam widocznie był ktoś błędnie w telewizji go podpisał, bo tam był właśnie podpis prezydent. Być może tam stał też obok prezydenta Puła. Już tego nie pamiętam, bo to było dobre kilkadziesiąt lat, no 10 lat temu właśnie. Ale potem go też jeszcze widziałem w Poniatowie kilka razy. No i myślę sobie, no to co tu prezydent czy jakiś urzędnik puławski robi w Poniatowej? No, może ma rodzinę, no ale często go widuje. No ale właśnie teraz wszedłem w internet po tym pierwszym spacerze. No i okazuje się, że był 10-letnim wójtem gminy Puławy, ponieważ w Puławach się urodził w 62 roku. A spod Puław pochodził, bo tam kończył szkołę podstawową. Potem chyba jakieś studia miał chyba w Lublinie. Nie. Chyba studia miał muzyczne we Wrocławiu. A z Wrocławia potem przeniósł się do Austrii, gdzie mieszkał jego brat w 1983 roku. I tam dokończył studia na jakiejś wiedeńskiej uczelni muzycznej. I tam w Wiedniu występował poniatowski zespół muzyczny. I tam poznał swoją przyszłą żonę, panią Martę Mickiewicz. No i potem, będąc pewnie urzędnikiem, został pewnie wójtem gminy Puławy, mieszkał pewnie w Puławach. A jak już nie pełni tej funkcji, no to pewnie zamieszkał w domu żony pani Marty Mickiewicz, która ma dwójkę dzieci też, które odziedziczyły po rodzicach, po obojgu rodzicach talent muzyczny. To by było tyle odnośnie pana Brzezińskiego. A ja już się wspinam na wzgórze, które ma tutaj wysokość 210 metrów i to chyba drugie pod względem wysokości wzgórza Poniatowej, bo kilkanaście chyba metrów jest wyższe wzgórze, jak się jedzie na Kowale. Teraz są Poniatowa na Łęczów i to wzgórze właśnie, południowe wzgórze Doliny Kowalskiej jest troszeczkę wyższe od tego wzgórza Kaczewickiego południowego też. A i tyle, na tyle zrobimy koniec, bo rączka już marznie, muszę rozgrzać rączkę w kieszeni.